Historia na taśmie filmowej. Berlin i zimna wojna. W czasie II wojny światowej Związek Radziecki i Stany Zjednoczone sprzymierzyły się w walce z hitlerowską III Rzeszą. Ale na dwa lata przed zakończeniem wojny ujawnił się podział między tymi dwoma supermocarstwami. W programie pokażemy, jak podział ten znajdował odbicie w kontrastujących ze sobą proamerykańskich i prosowieckich filmach. Stany Zjednoczone obawiały się, że Związek Radziecki pod przywództwem Stalina będzie chciał narzucić światu system komunistyczny. Rosjanie byli głęboko przekonani, że Stany Zjednoczone przejawiały nastawienie agresywne w stosunku do Związku Radzieckiego i sojuszników. Przed rokiem 1947 obie strony znowu zaczęły mówić o wojnie. Tym razem o zimnej wojnie. Pierwszy maja to tradycyjny dzień defilad i uroczystości w Związku Radzieckim. Radziecki film z obchodów 1 maja 1947 roku pokazuje, jaką ogromną potęgę militarną mogą wystawić Sowieci. Defilada miała przypomnieć Rosjanom wielkie wojskowe zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. W czasach tej defilady Stalin przejmował kontrolę nad znaczną częścią Europy Wschodniej, a Armia Czerwona była największą potęgą wojskową na świecie. Popatrzmy na jak zadowolonych wyglądają niektórzy. Przemarsz techniki wojskowej zamykają czołgi. Takie obrazy były utrapieniem Amerykanów, z których wielu sądziło, że Stalin chce zająć całą Europę, a nawet więcej. Ale oczywiście Stany Zjednoczone miały bombę atomową, a Związek Radziecki wtedy jeszcze jej nie miał. Ten reportaż filmowy z kroniki Bieg Czasu pomagał kształtować postawy w Stanach Zjednoczonych. W wielu amerykańskich domach w ostatnich latach rozmowy zaczęły nagle dotyczyć tematu ważnego dla wszystkich Amerykanów. To kolonia, zbombardowano ją bardziej niż Frankfurt. Kto to? To my w Berlinie z kilkoma Rosjanami. To Dymitr, sierżant, dowódca patrolu. Rosjanie, powinniśmy byli dobrać się tym nierobom do skóry przed końcem wojny. Nie rozumiem, o co ten cały hałas z Rosjanami. Ci, których spotkałem, byli w porządku, współpraca dobrze się układała. Dziś umysły milionów Amerykanów zaprzątają zmiany zachodzące za granicą w latach powojennych. Miejsce podziwu dla Rosji jako sojusznika z czasów wojny zajęło moralne potępienie i strach przed ambitnym i drapieżnie wrogim mocarstwem. Wszędzie, gdzie byłem, w Europie i Azji, jedno jest jasne, że Związek Sowiecki ciągle daje powody, żeby mu nie ufać. Dopóki postawa Związku Sowieckiego będzie agresywna w stosunku do wolnych narodów, pokój światowy, twój i mój pokój, będzie wisiał na włosku.
Rząd amerykański w Waszyngtonie stawał się coraz bardziej podejrzliwy i w każdym posunięciu Stalina widział realizację planu zapanowania nad światem. Ten urzędowy film amerykański, pokazany w 1948 roku, powraca do roku 1947, kiedy byliśmy świadkami powiększającego się podziału między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi. Na początku roku Stany Zjednoczone pokonywały ostatnie bariery przed wyjściem z kryzysu. Pod względem finansowym byliśmy wyspą oddzieloną od świata. Przewidywano, że nasz dochód narodowy przekroczy 200 miliardów dolarów. Nigdy przedtem żaden naród nie zaznał takiego zaspokojenia potrzeb. Natomiast na rozległych przestrzeniach globu królowały głód, ruina, zaraza i moralny rozkład. Ci biedni jeźdźcy apokalipsy, wiodący cywilizację na skraj przepaści. Bez pomocy może nie dojść nigdy do uzdrowienia. W tle narastały zmagania między dwoma mocarstwami o kształt powojennego świata. Spoglądając ku Europie z Moskwy, Rosja Sowiecka dokonywała ekspansji na zachód, wbijając nóż w plecy narodom ograbionym przez wojnę i jej wspólników, nędzę i chaos. Z Kremla Rosja rozpoczęła jedną z najdrastyczniejszych politycznych, moralnych i ekonomicznych wojen – zimną wojnę. Stany Zjednoczone miały obowiązek pomóc Europie zabezpieczyć jej tradycyjne wolności i niezależność jej narodów. Odszedł duch jedności z czasu wojny, który osiągnął swój szczyt w historyczne kwietniowe popołudnie 1945 roku na Łabie. Tu dwa światy rzeczywiście się spotkały, ale ich koalicja musiała się rozpaść. Żelazna kurtyna opadła już wokół Polski, Węgier, Jugosławii i Bułgarii. Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa i instytucji demokratycznego rządu. Naszym celem musi być długie, cierpliwe, ale niezachwiane i czujne powstrzymywanie ekspansjonistycznych zapędów Rosji. Ta deklaracja oznaczała, że Rosja musi być utrzymana w granicach już prawie równych obwodowi Ziemi. Od Arktyki wokół brzegu Pacyfiku, północnych Chin, Środkowego Wschodu do zachodniej Europy istniały punkty uciskowe w nowej ofensywie powstrzymywania. Związek Sowiecki poniósł straszliwe straty podczas II wojny światowej. Zginęło 27 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci. 1/3 majątku narodowego uległa zniszczeniu. Stalin pragnął stworzyć strefę buforową między Związkiem Sowieckim a Zachodem, żeby już nigdy więcej nie dokonano najazdu. Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Udzielam głosu towarzyszowi Józefowi Stalinowi. Kiedy Stalin zwracał się do narodu, nie musiał zyskiwać głosów czy przekonywać o słuszności swojej sprawy. Opinia publiczna nie interesowała dyktatora. Ale co kilka lat zjeżdżali się delegaci ze świata komunistycznego, żeby potwierdzić wiarę w jego przywództwo. Film ze zjazdu był świadectwem hołdu składanego Stalinowi. Towarzysze, pozwólcie wyrazić wdzięczność w imieniu naszego zjazdu wszystkim bratnim partiom i grupom, których przedstawiciele uczcili nasz zjazd swoim przybyciem i które przesłały nam życzenia. Wszystkim partiom i grupom, przedstawicieli których poczcili nasz zjazd swoim przyjściem i my, którzy przysłali zjazdu, przywitalne obrażenie. W przeciwieństwie do mocnych, przekonujących filmów amerykańskich, filmy radzieckie pokazywały rozwlekłe fragmenty długich przemówień Stalina. Stalin nie był porywającym mówcą. Nie było takiej potrzeby. To błąd myśleć, że partia nie potrzebuje poparcia. Za Stalinem siedzi Politbiuro, a po bokach przywódcy innych państw komunistycznych. Nasza partia i nasz kraj zawsze potrzebowały i zawsze będą potrzebować zaufania, współczucia i poparcia bratnich narodów. Współczucia i poparcia bratnich narodów za rubieżem.
Kością niezgody w konflikcie między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi była przyszłość wspólnego wroga Niemiec. Rosjanie chcieli utrzymania słabych Niemiec. Amerykanie uzmysłowili sobie, że nie może dojść do poprawy gospodarki w Europie bez uzdrowienia Niemiec. W Wielkiej Brytanii Crown Film Unit wyprodukował film o życiu w zniszczonych wojną Niemczech. Pokonany naród. Jak to jest w Niemczech? Musi być strasznie. Prosili się o to, to mają. Tak, ale nie można pozwolić, żeby głodowali. Nic o tym nie wiem. Mam tam syna. Byłoby dobrze, gdyby niektórzy poumierali. Wielka część Niemiec jest wymarła. Celem naszego ostatniego bombardowania była sieć komunikacyjna, transport, pociągi, drogi, mosty kolejowe, składy, stacje towarowe i wiadukty. Nie tylko miasta zniszczyliśmy, ale także połączenia pomiędzy nimi. W końcu życie w Niemczech stanęło jak nienakręcony zegar. Miejsce i czas straciły znaczenie, bo więzi między ludźmi się zerwały. Pozostawiono ludzi na łasce losu, szukających jedzenia, domu, siebie nawzajem. Są jeszcze oszołomieni tym, co ich spotkało, wojną, którą zaczęli. Ale szukanie jedzenia i domu jest przejawem budzenia się sił życiowych. Dysponujemy obecnie przerażającą siłą zniszczenia, ale wola życia jest silniejsza. Dlatego nie możemy umywać rąk wobec Niemców. Nie możemy pozwolić, żeby nowe życie krzewiło się dziko. Nasz zarząd wojskowy, czyli wasi mężowie i synowie, muszą nakłonić Niemców do uporządkowania domów. Dlaczego? Leży to w naszym wyłącznie interesie. Nie możemy żyć obok sąsiada trawionego chorobą. Na filmie widzimy, jak rodzi się chęć odbudowy Niemiec, kiedy tak zwana choroba nazizmu została wyleczona. A co z dziećmi? Dla nich spustoszona ziemia to wymarzone pole zabaw ze specjalnie porzuconą do zabawy bronią. Są Niemcy, którzy wiedzą, że tak dalej być nie może. Muszą się znaleźć nauczyciele, przygotowani do uczenia dzieci, że są w życiu inne rzeczy niż tylko nazizm i wojna. Spory na temat Berlina doprowadziły do pierwszej zimnowojennej konfrontacji. Po klęsce 1945 roku Niemcy podzielono na cztery strefy okupacyjne: brytyjską, francuską, amerykańską i rosyjską. Berlin znalazł się w strefie rosyjskiej i także został podzielony na cztery sektory. Alianci próbowali zintegrować swoje sektory z Zachodem. Sowieci odpowiedzieli blokadą dróg i linii kolejowych, które zapewniały zaopatrzenie miasta w żywność i opał z zachodu. Wydarzenie nosi nazwę Blokady Berlina. Film wyjaśnia skutki blokady. Bez węgla zabrakłoby energii elektrycznej. Bez żywności zachodni Berlińczycy stanęliby przed problemem głodu. Stalin liczył, że blokada zmusi aliantów do ustępstwa. Ale Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zorganizowały transport powietrzny. Most powietrzny do Berlina zapewniający całodobowe dostawy. Oto dwa kontrastujące poglądy na most powietrzny. Prosowiecka kronika pokazywana w Niemczech Wschodnich i brytyjska prozachodnia kronika pokazywana w Niemczech Zachodnich.
Najpierw zachodnie spojrzenie. Uczestnicy akcji fetują dostawę 10 tysięcy ton produktów w ciągu jednego dnia. Sztab operacji podjął próbę ustanowienia dziennego rekordu dostaw. Na lotniskach Tempelhof, Gatow i Tegel rozpoczęła się próba. Nieustanne loty dostarczyły 10 tysięcy ton zaopatrzenia. W drodze powrotnej odlatują towary eksportowe. Generał Clay powiedział, Berlin może być już tak dobrze zaopatrywany jak przed blokadą. A teraz wrogi Zachodowi prosowiecki punkt widzenia. Wybór nie bywa łatwy. W tej wersji wydarzeń Niemcom mówi się, żeby byli podejrzliwi co do motywów zachodnich aliantów. W końcu samoloty niosące pomoc to te same samoloty, które 4 lata temu bombardowały miasto dzień i noc. Znamy to wycie silników, prawda? Przypomnijmy sobie, jak to było wtedy. Amerykańscy przyjaciele ludzkości przybywali z bombami. Czy wciąż jeszcze myślisz o swoim mieszkaniu? Pamiętasz swoje dzieci pod gruzami? Pamiętasz, jak na początku naziści zdobyli władzę? Najpierw głosili slogany, zupełnie tak jak dziś Amerykanie. Wtedy to był szybki marsz. Ta prosowiecka propaganda porównywała Amerykanów do nazistów. A w tej kronice przypomina się wschodnim Niemcom, ile ziarna Związek Radziecki i inne państwa socjalistyczne dostarczają mimo blokady. Związek Radziecki obiecał utrzymać zaopatrzenie Berlina. Radzieckie statki dostarczają zboże do Rostoku. Nowoczesne urządzenia pomagają załadować pociągi wiozące zboże do Berlina. Stalin w końcu zniósł blokadę Berlina w maju 1949 roku. Świat odetchnął z ulgą. Utworzenie Republiki Federalnej Niemiec, czyli Niemiec Zachodnich oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Niemiec Wschodnich, nadało ramy prawne podziałowi Europy. Później powstały NATO, Pakt Północnoatlantycki, Zachodni Sojusz Wojskowy i Prosowiecki Układ Warszawski. Później w 1949 roku Sowieci zdetonowali pierwszą bombę atomową. Teraz dwa rywalizujące obozy miały dostęp do broni jądrowej. Świat będzie żył w cieniu zagrożenia nuklearnego przez 40 lat zimnej wojny. Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie Stanisław Pawlicki. Czytała Elżbieta Groszek.